Cześć, z tej strony Valencianista z AppGallery. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przeszedłem poziom piekielny 500. Jest to poziom, z którym miałem najwięcej problemów w ostatnim czasie, zanim doszedłem do miejsca, w którym mam problem teraz. Jeszcze krótkie przypomnienie o nowej promocji trwającej cały luty, w której wszyscy gracze State of Survival, którzy ściągnęli grę ze sklepu AppGallery, mogą wziąć udział i w której za zakupy pakietów w grze można zdobyć klejnoty, które później wymieniamy na wspaniałe kupony bez minimalnej kwoty zakupu. To znaczy, że możesz zapłacić za pakiet w grze, wykorzystując tylko kupon i nie dokładając ani złotówki. Wracając do wydarzenia. Pierwsza część planszy jest standardowa i choć zombie są silniejsze, to wraz ze Stringsem i jego marionetkami nie powinna sprawić nam wiele problemów. Kilka osób zapytało mnie ostatnio, dlaczego wrzucam całe wideo, skoro większości graczy zależy wyłącznie na drugiej części, a w zasadzie na trzech ostatnich podpoziomach. Więc spieszę z tłumaczeniem, że skoro większość przechodzi pierwszą planszę bez problemu, to zostaje jeszcze mniejszość, której uważam, że trzeba pomóc, aby oni również mogli zdobyć lepsze nagrody w tym wydarzeniu. Tym bardziej, że surowców na bohaterów bezgranicznych trzeba mieć naprawdę kosmiczne ilości, więc zbieranie ziarnka do ziarnka może pomóc. Zwłaszcza tym graczom, którzy narzekają na mnogość wydarzeń pay to win. Drugi powód, dla którego nagrywam całe wydarzenie, to fakt, że po drodze zbieramy buffy, wzmocnienia, które mają istotny wpływ na końcowy wynik. Jeśli próbujesz wystarczająco dużo razy, to na pewno zauważysz, że częstotliwość wypadania złotych buffów jest różna. I czasami trzeba rozegrać jeden poziom przez kilka dni, żeby przytrafiły nam się odpowiadające nam wzmocnienia naszych bohaterów. To bardzo ułatwia walkę z końcowymi bossami. Uwierzcie mi, że to ma kolosalne znaczenie. I w tym momencie powinienem rozdzielić informacje na trzy drogi, którymi gracze mogą pójść. Większość graczy free to play powinna rozbudować medi, ponieważ chomikują ogromne ilości jej fragmentów, które wcześniej zdobyli lub nadal zdobywają, chociażby niszcząc strefy zarazy. Druga część graczy to ci low spenders lub mid spenders. Gracze, którzy mogą sobie pozwolić na zakup bezgranicznych fragmentów Nicoli z daily deals. Jest i trzecia droga, chociaż przyznaję, że najmniej popularna, mianowicie skupienie się najpierw na bezgranicznej laki. Jest to o tyle mało popularne, że dostęp do medii mają wszyscy. Nicola jest ulepszany, bo jest bohaterem piechoty i w razie ataków może nas obronić, czy pełnić funkcję lidera w garnizonie stolicy, bunkra czy centrum oczyszczania wody. Lucky jest bohaterką premium, więc jej fragmenty można wyłącznie kupić, w dodatku jest to droga oferta. No i w rankingu cena opłacalność zajmuje najniższe trzecie miejsce w rankingu Limitless Heroes. Tak samo jak we wcześniejszych poziomach, bardzo dużo możemy zmienić samym ustawieniem laleczek i chciałbym, abyście właśnie na to zwrócili uwagę. Obliczcie po ilości kratek na planszy, w jaki sposób moglibyście zamieścić ich tam jak największą ilość. W późniejszym etapie tego filmu dowiecie się, dlaczego to takie ważne. Ale nie przedłużajmy. Tutaj mam dla Was jeszcze jedną dobrą radę. Jeśli Wasz Nicola jest mocny, powiedzmy, że zrobiliście jemu niebieski mózg, to warto pokusić się o bieganie nim po planszy. Niech się zmęczy, niech nastawia wieżyczek Tesli jak najwięcej. Zobaczycie, że zombie mają z nim bardzo duże problemy. W dodatku wieżyczki można postawić nawet w miejscach, które są poza mapką. Cały czas pilnujcie energii swoich bohaterów, bo będzie Wam bardzo potrzebna. Jeśli będziecie mieli tyle szczęścia i wylosuje Wam złoty buff, który daje 2 punkty energii za każdego zabitego zombie, to musicie go wybrać. Wielokrotnie ratowało mi to skórę. Końcowy etap gram już na zwolnionym tempie. To wiele zmienia, kiedy setne sekundy dzielą Cię między zwycięstwem a porażką. Kiedy pojawia się żółty pająk, to znak, że następnie nadchodzi piątka miażdżycieli, jak zwykłem ich nazywać. To właśnie ze względu na ich umiejętność miażdżenia zarówno marionetek, jak i moich bohaterów. Przygotuj się na prawdziwy rollercoaster emocji, bo wcale nie byłem pewny, że uda mi się przejść poziom piekielny 500 tego dnia. Graj na maksymalnie zwolnionym tempie. Wykorzystuj wiedzę o czasie reakcji na umiejętność specjalną zombie, żeby w odpowiednim momencie rzucić rurobombę. Jak zauważyłeś, zostałem bez marionetek oraz wież Tesli,
oraz już wkrótce bez Nicoli i Lucky. Wykorzystaj czas, jaki daje Ci rurobomba, na pozbycie się miażdżycieli. Jeśli usuniesz ich z planszy, z pewnością dasz radę z końcowym bossem, który nie stanowi dużego zagrożenia na tym poziomie. Zablokuj go marionetką w prawym dolnym rogu i rzucaj wszystko, co jeszcze posiadasz. Dlatego ważna jest zgromadzona energia, o której mówiłem wcześniej. Nie poddawaj się tak długo, jak długo żyje i ma się dobrze bohater Limitless, nad którym pracujesz. W moim przypadku jest to Medi, ale równie dobrze może być to Nicola czy Lucky. Mam nadzieję, że to wideo chociaż trochę pomoże i rozjaśni sposób gry na poziomie piekielny 500. Jeśli pomogłem, zostaw lajka i komentarz, żebym wiedział, że jesteś ze mną na tym kanale. Na dziś to tyle. Do usłyszenia i cześć!